Oto skrót meczu finałowego 35. Draft Campu w Brodnicy. Zaczynajmy. Krótkie przedstawienie drużyn. Miami to najbardziej budująca historia obozu. Po rozpoczęciu sezonu 3 porażkami wzięli się w garść i wywalczyli awans do samego finału. Ze względu na kiepski start musieli dodatkowo rozegrać mecz pierwszej rundy pucharowej, gdzie w bardzo wyrównanym spotkaniu zwyciężyli różnicą zaledwie 1 punktu. Sacramento z kolei z bilansem 4 zwycięstw i 2 porażek zatrzymali się na 2. miejscu sezonu zasadniczego. W półfinale bez problemów pokonali Boston. To był blowout. Gracze Sacramento zdobyli 22 punkty więcej i oto jesteśmy w wielkim finale. Yeah! 14-7 dla Sacramento. Kuba Zieliński po step backu, bang bang, DH Clay. Świetne podanie Krystiana Okrutnego, Łopatkiewicz z faulem, są punkty, Zieliński za plecami tańczy z obrońcą, floater siedzi. Okrutny lider Miami wzdłuż linii, jest Kelner, wpada. Mateusz Mazurczak z fadeawaya, są punkty. Eurostep, ale nie tym razem, Myszkiewicz sprzedaje blok. Maciej Paczkowski pod kosz, jest faulowany, trafia. Patryk Czerniewicz. Co to był za power move? Przesunął sobie obrońcę. Siedzi. Punkty dla Miami. Krystian Okrutny po raz pierwszy. Krystian Okrutny biegnie po raz drugi. Prawej rąsi kelnerów mistrz. Krystian Okrutny kolejne punkty. Bardzo ładnie. Sacramento prowadzi 31-16. Patryk Czerniewicz pod kosza. Wpada. Kolejne punkty Czerniewicza. Wejście pod kosz na koniec połowy. Myszkiewicz z dobrym timingiem w obronie. Kuba Zieliński zmienia tempo, wchodzi pod kosz. Punkty dla Miami. Okrutny z wejściem na prawą stronę. Skutecznie. Patryk Czerniewicz. Raz, dwa, trzy. Hakim the Dream. Są punkty z faulem. Jump shot. 37-28. Łopatkiewicz wywalczył piłę na atakowanej desce. Dobija, siedzi. Krystian Okrutny bez zastanawiania na pełnej pewności truja. Kolejne 2 punkty Okrutnego. Jakub Latosiński rzuca za 3. Siata płonie. Patryk Słupski wchodzi na prawo po naskoku. Punkty dla Sacramento. Wejście pod kosz nie udaje się. Blokuje Mariusz Działowy. Świetne podanie w tempo. Czerniewicz znajduje miejsce do rzutu. Faul i 2 punkty. Okrutny z kolejnym wlotem. No, nie do powstrzymania. Mateusz Mazurczak spod kosza. Właśnie jesteśmy świadkami 9 punktów Sacramento z rzędu. Po raz kolejny Krystian Okrutny. 2 oczka na tego chłopaka, proszę. Truja Krystiana Okrutnego. Obrońca lekko spóźniony z tą ręką. Krystian gra dalej, zbiega na środek. Rzut po naskoku, wpada. Miami zabiera się do pracy. Zdobywają 10 punktów z rzędu. Kuba Zieliński z punktami. Czerniewicz agresywnie, nie bierze jeńców. Trafia. Zieliński na prawą rączkę, dobra rotacja w obronie, ale no nie udało się powstrzymać. Zieliński ponownie wchodzi między obrońców, trafia. Po drugiej stronie kosza Łopatkiewicz wywalczył piłę, trafia. Krystian Okrutny wchodzi na wysokość rzutów wolnych, trafia z nóżki jak Dirk Nowicki. 34 punkty tego chłopaka, to był świetny mecz. Po drugiej stronie Kuba Zieliński, 12 punktów w samej tylko czwartej kwarcie. Ale od pewnego momentu, gdy Sacramento zbudowało bezpieczną przewagę, było pewne, że Miami może mieć problem. Nie wykorzystali swojej szansy i przegrywają. Sacramento mistrzami 35. Draft Campu. 64-50. Jak widać, wicemistrzowie smutni nie są, bo kochają koszykówkę. Czas na nagrody indywidualne. Najlepiej punktującym graczem kampu jest Eryk Bryłka z Los Angeles. Najlepszym playmakerem Krystian Okrutny z Sacramento. Najlepszym podkoszowym Michał Kaczorowski z Brooklynu. Graczem, który popełnił największe postępy, zostaje Jacek Kukawski z Bostonu. Najlepszym obrońcą kampu jest Michał Kozicki z Dallas. Najbardziej wszechstronnym zawodnikiem tego obozu zostaje Zbigniew Stasieńko z Toronto. MVP całego kampu oraz zdobywca specjalnej nagrody sklepu Kicks zostaje Patryk Czerniewicz z Miami. Z kolei MVP finałów zostaje Krystian Okrutny z Sacramento. Gratulacje dla wszystkich zawodników. Do następnego razu. Cześć!